lekcji Gimnazjum w Topoli Królewskiej, pani Joanny Kuropatwy, a także wszystkich organizatorów i twórców. Mam zaszczyt powitać Państwa na spektaklu Co każdy chłopiec wiedzieć powinien, przygotowanym pod egidą naszej szkoły. Na początku muszę przyznać, że nie spodziewaliśmy się aż tak licznej frekwencji. Mam nadzieję, że najbliższa godzina spędzona w Domu Kultury będzie warta Państwa poświęceń. Agnieszka Osiecka was a poet, writer, author of theater and television screenplays, film director and journalist. She was a prominent Polish songwriter and is considered an icon of Polish culture. She is one of the most important, prolific and gifted persons in postwar Polish culture and history. Although the concert is in Polish, we hope you will be able to meet and understand Agnieszka Osiecka through her music. Enjoy the show performed by our students, accompanied by some more professional musicians. Drodzy Państwo, zebraliśmy się tutaj przyciągnięci magią nazwiska Agnieszki Osieckiej, polskiej poetki i wybitnej autorki tekstów, której nie trzeba chyba nikomu z Państwa przedstawiać. Wszyscy znamy piosenki z jej tekstami. Często nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że to, co właśnie nucimy, napisała bohaterka naszego koncertu. Warto wspomnieć takie przeboje jak Niech żyje bal, Piosenka o okularnikach, Sing Sing, Nie żałuję, Na zakręcie, Czy te oczy mogą kłamać, albo Ludzkie gadanie. Jej piosenki wykonywali m.in. Maryla Rodowicz, Seweryn Krajewski, Edyta Geppert, Skaldowie, Violetta Villas, czy już bardziej współcześnie Kasia Nosowska, Stanisław Sojka, Anna Serafińska. Niestety, żadnego z przywołanych utworów, ani tym bardziej z wokalistów, dzisiaj nie zobaczymy. Mimo to zapewniam, że warto pozostać na swoich miejscach, bo jest Agnieszka Osiecka dla polskiej muzyki tym, kim Mikołaj Kopernik dla nauki, czy Robert Lewandowski dla piłki nożnej. Organizując koncert poświęcony pamięci Agnieszki Osieckiej, stanęliśmy przed podwójnie trudnym zadaniem. Z jednej strony musieliśmy wybrać spośród ponad 2000 utworów poetki zaledwie kilkanaście piosenek, a z drugiej chcieliśmy to uczynić w zestawie spójnym i ciekawym nawet dla tych widzów, którzy za poezją nie przypadają. Czy udało nam się? Wkrótce Państwo ocenią sami. Jako że koncert powstał pod egidą Gimnazjum w Topoli Królewskiej, postanowiliśmy odwołać się do młodości Agnieszki Osieckiej, przewidując, że jej doświadczenia życiowe z tego okresu muszą mieć odzwierciedlenie w jej dorosłej twórczości. Dlatego też scenariusz spektaklu oparty jest na fragmentach dzienników poetki, które pisała właśnie w latach 1954-1950. Miała wtedy od 9 do 15 lat. I choć mogłoby się wydawać, że tworzone w tak młodym wieku treści mogą być infantylne czy niepoważne, to wbrew pozorom zaskakują one swoją dojrzałością i co najważniejsze, nie tracą swojej aktualności ponad pół wieku po ich napisaniu. Oddaję głos naszym artystom i życzę Państwu udanego wieczoru. Na krawat siedmiu mórz. Na krawat siedmiu złóż. Przypłynął raz kapitan, z księżycem się przywitał i zapadł sen i śnił. Nikt otuchy nie doda, cienie głębią się gęściej, a tu nagle pogoda, jaka dobra pogoda.
27 grudnia 1945 roku. Zaczynam mój pamiętnik. W 1939 roku wróciłam z Zakopanego do Warszawy. Wtedy zaczęła się okupacja niemiecka. Miałam wtedy 3 lata, a teraz mam 9. Na początku mieszkałam z rodzicami na Saskiej Kępie, na ulicy Jakubowskiej 16. Miałam tam swój pokój, który był mały, ale śliczny. Poznałam, mając 5 lat, bardzo miłą koleżankę, którą bardzo lubię, a nawet kocham. Ta koleżanka nazywa się Iza. Miała ona wtedy 5,5 roku. Jest ona starsza ode mnie przeszło pół roku. Potem mieszkałam z tatuńkiem i mamuśką, też na ulicy Jakubowskiej, ale pod numerem 14 mieszkania 2. Ponieważ była to, jak wspomniałam, okupacja niemiecka, rodzice nie posyłali mnie do szkoły i mieliśmy w domu wychowawczynię i nauczycielkę zarazem w jednej osobie. Rano na 9 godzinę przychodziła do mnie Iza i jeden chłopiec Andrzej. Mieliśmy lekcję do godziny 12. Ja i Iza uczyłyśmy się 2 języków. Teraz uczymy się 3, a mianowicie francuskiego i niemieckiego. Niemieckiego uczyła nas nasza nauczycielka wychowawczyni. Francuskiego uczyła nas za wytworna według nas starsza pani, którą przezywałyśmy Madamcią. O godzinie 4 miałyśmy ja i Iza parę razy w tygodniu lekcję muzyki. Pewnego razu byliśmy, to znaczy mama, tata i ja, w naszej kawiarni i jedliśmy obiad. Potem tata poszedł do pracy, a ja i mama poszłyśmy do naszych znajomych. O 5 godzinie wieczorem wybuchło powstanie przeciw Niemcom. Pod koniec powstania Niemcy wysiedlali Polaków do różnych obozów. Nas wywieźli do obozu do Sankt-Pölten. W obozie było źle. Mamusia, tatuś i inni Polacy pracowali w fabryce. Potem tatusia Niemcy wywieźli na okopy, a ja zachorowałam na szkarlatynę. Gdy wróciliśmy z obozu, okazało się, że nasze mieszkanie jest zburzone. 4 miesiące mieszkaliśmy w maleńkim pokoiczku u dziadunia. Teraz mam nawet już swój pokój, który jest ślicznie urządzony na niebiesko, na kolor kości słoniowej i na różowo. Teraz będę pisać nieco obrazowiej, bo właśnie dzisiaj zaczęłam pisać mój pamiętnik i musiałam streścić szereg lat. A teraz będę pisała codziennie wieczorem przeżycia z całego dnia. Mam na imię Agnieszka, a na nazwisko Osiecka. Niemożliwe w niebie, niemożliwe anioły, niemożliwe w niebie, niemożliwe. Słyszę.
lat przypowiadała mi, że mam niebywały talent, że powinnam się kształcić i tak dalej i tym podobnie. A teraz czułam, że to jest niesprawiedliwe. Było mi bardzo przykro i oblałam to gorzkimi łzami. Jeśli chodzi o kolegów z siatkówki, to Boguś przestał mnie interesować. Sympatią moją stał się Jurek Mały. Najczęściej chodzę z nim i z Jankiem Rajskim. Roku. Piątek. Z Jeleniej Góry przyjechaliśmy autobusem do Karpacza. Stamtąd też autobusem do Bierutowic. Droga bardzo malownicza wiedzie stromo pod górę, ciągle przez las. Do 3 lipca pogoda była bardzo brzydka i już chcieliśmy stąd wyjechać do Sopotu, ale pogoda się poprawiła. Było kilka dni pięknych, teraz jest względnie. Robimy z tatusiem dużo wycieczek. Byliśmy na Śnieżce, w Cieplicach i Kowarach. Karpacz i Bierutowice są prześlicznymi miejscowościami wypoczynkowymi. Domki są tam jak pudełeczka, czyste i bardzo kolorowe, a góry takie piękne, że żaden opis tego nie odda. Września 1949 roku. Piątek. Pod koniec wakacji graliśmy w siatkówkę codziennie, a teraz tylko 2-3 razy w tygodniu, bo nie mamy czasu. Wobec tego wyczekuję tej siatki jak zbawienia. Teraz jest już wszystko po staremu. Jurek Rajski za każdym razem się obraża i potem znowu przychodzi. Tylko Janek przestał przychodzić. Na początku było mi bardzo żal, bo się swego czasu nawet trochę w nim kochałam, ale teraz już mi przechodzi. Byłabym do niego telefonowała, ale dowiedziałam się, że jakaś dziewczynka jest w tym, a nie lubię zaczynać z babami. Powiedziałam sobie, że z Jasiem koniec i już. Jestem trochę zazdrosna, ale tylko wtedy, kiedy go spotykam i patrzę na niego. Myślę wtedy, że go kocham i wszystko bym dla niego oddała. Ale to tylko moja stała wada. Po prostu chcę zdobyć dla siebie każdego ładnego chłopca. Mniej więcej od tygodnia chodzę codziennie na pływanie. Tak, właśnie teraz, kiedy już wszyscy przestają tam trenować, ja zaczynam.
Jeżdżę codziennie. Mam katar i nie mogę prawie oddychać, ale pływam. Naturalnie. To pasuje do takiego wariata jak ja. Poza tym bujam się w biurku. Swoją drogą, gdyby on mógł wejrzeć w mój umysł, a właściwie serce, które jest jak brama floriańska według tatusia. Gdy mi się ktoś podoba, zapominam o Jurku na śmierć. Czy chcę, czy nie chcę, dużo czasu zajmuje mi szkoła. Początkowo nudziła mnie aż do wściekłości. Teraz zajmują mnie niektóre przedmioty. Botanika, język polski i rosyjski. Jest u nas w klasie wesoło, więc czas płynie mi bardzo szybko. Nie wiem dlaczego, bo przecież zawsze tylko marzyłam o tym, żeby gdzieś pójść z Jurkiem. Powiedziałam mu, żeby poszedł z Jankiem.
Powiedział mi swoje zdanie o Janku, które już kilkakrotnie słyszałam, ale i nie powtórzył swojej prośby.
ty o mnie myślisz? Czy ja okiem bliskim? Czy w dobrym byle z kim, byle gdzie? Jesteś moim głosem, czy człowiekiem obcym, który dla mnie jak gdzieś w cieniu bram. Ma być pluralistą i mieć duszę czystą. Czy wolałbyś kogoś, kto ma uwierzyć? Czy ma pić i palić? Czy się ci poszło? Chociaż płakać też mi się chce. Dzisiaj zaraz po szkole dzwonił Jurek i powiedział, że gramy o 3:30.
11 maja 1950 roku, czwartek. Po południu byłam w statusie na Marienstadzie, bo miał być koncert, ale pan Zadroński miał próbę w teatrze i nie przyszedł, więc poszliśmy do domu. Było wesoło i bardzo pięknie. Tam w ogóle jest cudnie. Kocham Warszawę i tę przecudną trasę WZ. Tam jest wszędzie przestronnie, widno, elegancko i słonecznie, a zarazem tak jakoś w domu. Cały czas gra ta muzyka, chodzi mnóstwo ludzi, nurzając się w wiośnie i stoją barwne kioski z książkami. Domki mariensztackie wyglądają jak z obrazka, a kościół z wizerunkiem Matki Boskiej i tunel na jego tle są wprost przepiękne. Żeby sobie to móc uprzytomnić, trzeba to koniecznie zobaczyć. Za 6 lat Warszawa będzie nowa i piękna. W 11 lat powstaje z gruzów miasto zniszczone w 75%. To jest naprawdę gigantyczny wysiłek i szczera miłość. Z gruzów pałace, ze świetników szkoły, z brudnych, zapadniętych w ziemię knajp teatry, z ciemnych, ziejących wilgocią uliczek jasne i piękne arterie komunikacyjne. A zamiast ponurych podwórek studzien, jasne i przestronne stadiony, zieleńce i boiska sportowe. To nie marzenia, to konkretna wizja jutrzejszej Warszawy. Thank you.
Warszawo. Października 1950 roku, czwartek. Już drugi dzień z przerwami pada deszcz, a dzisiejszy wieczór karszą mę wichury i bije liśćmi w stopoli w okna. Deszcz zacina strumieniami. Robi się lodownia. Dziwne, że ta jesień, tak bardzo ponura i typowo jesienna, nie odbija się głęboko, depresyjnie na mojej duszy. Nie mogę. Nie śmiem powiedzieć, nienawidzę jesieni. Bo mam przed oczami kartki tamtej, pogodnej, najpiękniejszej z jesieni. A przecież byłam wtedy tak nieszczęśliwa. Nie rozumiałam, chociaż czułam swoje szczęście tuż koło siebie. Było tak blisko. Mogłam je czerpać pełnym, otwartym sercem. Popsułam. Popsuliśmy z Jerzem wszystko. Tak jak psuje się bezmyślnie piękną zabawkę. Nie. To nie przeminęło z wiatrem. Z jesiennym wiatrem. Wiatr jesienny wraca. Ja nie wierzę w miłość Jerzego. Ale wierzę w moją miłość. Mam siłę. Mogę czekać. Życie jest piękne. Ciekawe. Miłość moja może czekać spokojnie. Nie wiem, końca czy... Nie mogę napisać wiersza, chociaż tak bardzo bym chciała, bo nie umiem. Kocham, kocham, kocham. Jerzy, ja ciebie kocham. Jesień kocham. Chociaż i ty, i jesień sprawiacie mi ból ogromny. Się tuczę na Boga.
żadnych zapatrywań ani charakteru, nawet politycznych. Jeśli chodzi o wiarę, to w ogóle nie wiem, czy wierzę, czy nie. O ile tak, to w jaki sposób i do jakiego stopnia. Gdzie kończą się klerykalne bzdury, a zaczyna wiara i prawdziwa religia? Czy możliwa jest moralność bez wiary w karę po śmierci? Czy istnieje sumienie bez mistycznego płaszczyka? Mówiłam też o tym, jak bardzo kocham szycie. Jakie ono samo w sobie przedstawia szczęście. Wszystkie niepowodzenia, małe tragedie, miłości, wstrząsy i rozczarowania, to wszystko jest życie i zarazem najwyższe szczęście. Ceniąc tak życie, panicznie. Panicznie boję się wojny i to jest jedyna gorsza rzecz od zwykłej śmierci. Moim zadaniem i ideą i celem jest żyć. Wyciągnąć z życia wszystko, co się da i osiągnąć pełnię szczęścia. A jak jest to życie i gdzie jest to szczęście? Tego właśnie nie wiem. I nie wątpię, że znajdę, o ile nie będzie wojny. Pan Leir powiedział, że mam ogromną dynamikę życiową i że będę w życiu szczęśliwa. Jola powiedziała, że nie. Pierwszy grup.
grudnia, 1950 rok. Chciałabym chodzić na pływalnię, na lekcje języków i bardzo często do teatru i kina, na dyskusje literackie, odczyty i tym podobne. Chciałabym czytać bardzo dużo z dziedziny literatury pięknej, filozofii i historii i psychologii. Pisać na te tematy. Pisać na przykład do radia krytyki, recenzje i tym podobne. Czytać w wielu obcych językach i nauczyć się jeszcze po włosku, norwesku i węgiersku. Poznać dzieje wielu narodów i ich kultur, a w szczególności literatur. Wyrabiać sobie za pomocą książek, dyskusji i wszechlicy naukowy pogląd na świat i dzieje ludzkości. To bogaty, bardzo bogaty program. A szkoła? Szkoła przestaje mnie interesować i ciekawić. Nie chcę się uczyć fizyki, matematyki, trygonometria, chemii, geografii gospodarczej. Koleżanki, szkoła jako zespół to jest czasem tak beznadziejnie głupie i tak problematycznie dziecinne, że także zniechęca mnie do niej. Oby tylko dobrnąć do matury i przebrnąć przez nią. Jeszcze tylko półtora roku nudnej, nerwowej trochę przed maturą i na niej szkolnej pracy. Szczególnie od czasu, kiedy przestałam się szkołą przejmować w sensie ocen, lęku przed odpowiedzią czy klasówką, jakąś tremą i tym podobne, przestałam jednocześnie pracować głębiej nad czymkolwiek, co mnie nie interesuje i męczy. Ryzykuję trochę jadąc na samodzielnościach, ale myślę, że nawet z matematyki w decydującej chwili nie zjadę poniżej trójki. A te wszystkie logarytmy są takie nieciekawe. Przecież ja całymi tygodniami nie odrabiam żadnych lekcji i nie wpadam. Ale cóż ja zrobię? Nic.
tutaj tak ktoś sobie musi stanąć po prostu okay. inny. No. A wy śpiewacie te swoje głosy. Dobra. Możesz ty. Tak. Dobra, a tutaj do służę materiałem. Na 18. Ale on przyjdzie na próbę, pójdzie i przyjdzie w 18. Może do tego tam jeszcze coś tam. Teraz to jest czarek leśna. Trzeba było mówić wcześniej, to sobie pojemy ze sobą sponsorem. Taki jestem. Słuchaj. No tak, to jest bardzo krótko, nie? Właśnie, ja robię sobie do tego. Dobra, mam to zrobić. Dobra, mam ten test włączyć. A gdzie to ma być? Niech to nie będzie jeszcze takie.